Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek mamy indeks S&P 500. Krótkie podsumowanie wczorajszej sesji poniedziałkowej. Wczoraj minimalne wzrosty na rynku akcji, umiarkowany optymizm, tak można by określić tą sesję, która otworzyła nam ten bieżący tydzień na amerykańskim rynku akcji. Dow Jones zyskał 0,65%, najsilniejszy wzrost wczoraj. S&P 500 i Nasdaq praktycznie takie same przyrosty. S&P 500 o 0,27%, Nasdaq o 0,26%. Niewielkie zmiany podczas wczorajszej sesji, przed nami sesja wtorkowa. Na ten moment przed startem sesji wtorkowej widzimy spadki na rynku kontraktów terminowych. Futuresy na Dow Jones tracą 0,30%, futuresy na S&P 500 spadają minimalnie o 0,10%. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, wczoraj szerzej mówiliśmy o tym, co nas czeka w tym tygodniu. Dzisiaj liczba wakatów według JOLTS, rynek spodziewa się 7,99 milionów. Spadek w stosunku do sierpnia, kiedy to liczba wakatów według JOLTS wynosiła 8,04 miliona. To będą oczywiście też dane za wrzesień, tutaj warto zaznaczyć. Oprócz tego dzisiaj żadnych innych danych, szczególnie istotnych danych makroekonomicznych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych nie otrzymamy. Jutrzejszy dzień zapowiada się ciekawie, bo otrzymamy raport ADP, który wstępnie pokaże nam, jak wyglądała kondycja amerykańskiego rynku pracy w październiku. Rynek spodziewa się spadku dynamiki zatrudnienia ze 143 tysięcy odnotowanych we wrześniu do 115 tysięcy. Do 115 tysięcy w październiku. Tak więc raport ADP wstępnie zobrazuje sytuację na amerykańskim rynku pracy, a w piątek ten obszerny raport z sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Oprócz tego też dzisiaj większe publikacje kwartalne ze strony spółek. Wyniki przedstawi m.in. Alphabet oraz AMD. To takie największe publikacje z sektora technologicznego dzisiaj. A oprócz tego też jeszcze czekamy na raport Visa. Pojawił się już raport McDonald's i wyniki McDonald's wypadły, z tego co widzę, minimalnie powyżej konsensusu, ale o tym pewnie szerzej porozmawiamy sobie jutro. Myślę, że możemy przejść już do spółek, jakie przygotowałem na dzisiaj dla Was. I pierwsza spółka to Ford Motor. Wyniki Forda za trzeci kwartał przekroczyły oczekiwania rynku, ale spółka zrewidowała w dół całoroczną prognozę zysku. Całkowite przychody producenta samochodów wzrosły o 5% do 46,2 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 45,3 miliardów. Zysk na akcję wyniósł 49 centów i było 2 centy wyższy od konsensusu. Skorygowany EBIT wzrósł o 16% do 2,55 miliardów dolarów. Wyniki napędzały segmenty Pro i Blue Forda, które odnotowały odpowiednio 1,81 miliarda dolarów i 1,63 miliarda dolarów skorygowanego zysku. Segment pojazdów elektrycznych wciąż jest stratny, chociaż przepalił mniej środków w tym ostatnim kwartale niż rok wcześniej, ze względu na cięcia kosztów i też niższe wolumeny. Dywizja odnotowała 1,22 miliarda dolarów straty. CFO John Lawler powiedział, że skupiają się na kosztach i jakości. Spółka zaoszczędziła już w tym roku 2 miliardy dolarów na kosztach materiałów, transportu i produkcji, ale zostało to zniwelowane przez wyższe koszty wynikające z inflacji i gwarancji. Ford spodziewa się skorygowanego EBIT w okolicach 10 miliardów dolarów w tym roku. Wcześniej szacował, że będzie to od 10 do 12 miliardów dolarów. Akcje Forda spadają o około 7% przed otwarciem wtorkowej sesji. Następna spółka ON Semiconductor. Producent półprzewodników ON Semiconductor osiągnął wyniki minimalnie lepsze niż się spodziewano, ale przedstawił trochę rozczarowujące prognozy na czwarty kwartał. Całkowite przychody ON Semiconductor w trzecim kwartale sięgnęły 1,76 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 1,75 miliarda. Zysk na akcję wyniósł 99 centów, było 2 centy wyższe od konsensusu. Przychody z segmentu motoryzacyjnego spadły o prawie 18% do nieco ponad 951 milionów dolarów.
Spółka stwierdziła, że przychody z Chin nie wzrosły tak dynamicznie, jak zakładali, a było to spowodowane słabszym popytem właśnie z sektora motoryzacyjnego. CEO Hassan El-Khoury powiedział, że nie liczą na istotny wzrost rynku w całym 2024 roku. ON Semiconductor przewiduje około 1,76 miliardów dolarów przychodów w bieżącym kwartale, gdzie rynek szacował wynik troszkę wyższy, o 10 milionów dolarów wyższy. Raport nie ma jednak większego wpływu na rynkową wycenę akcji spółki przed startem dzisiejszej sesji. I ostatnia spółka na dzisiaj, Cadence Design Systems. Cadence Design Systems, który wypracował wyniki wyraźnie powyżej konsensusu i podniósł całoroczną prognozę zysku. Spółka dostarcza oprogramowanie i specjalistyczne serwery czołowym projektantom chipów. Wśród jej klientów jest m.in. Nvidia, czyli lider rynku AI, oraz Apple. Przychody Cadence Design Systems wzrosły w trzecim kwartale o 19% do 1,22 miliarda dolarów. Wobec oczekiwanych 1,18 miliarda to najsilniejszy przyrost od półtora roku. Zysk na akcję wzrósł o 30% do $1,64 na akcję i było 20 centów wyższy od konsensusu. Backlog spółki na koniec kwartału wynosił 5,6 miliarda dolarów. CFO John Wall powiedział, że osiągają coraz lepsze wyniki na rynku chińskim, który odpowiada teraz za 13% przychodów. Dodał, że portfolio zamówień na czwarty kwartał wygląda wyjątkowo dobrze i wynik za cały 2024 rok powinien być mocny. Spółka prognozuje od 5,87 do 5,93 dolara zysku na akcję w całym roku. Wcześniej szacowano, że będzie to od 5,77 do 5,97. Całoroczna prognoza przychodów została zawężona. Wcześniej zakładano, że będzie to od 4,60 do 4,66 miliarda dolarów. Teraz spółka spodziewa się, że będzie to od 4,61 do 4,65 miliarda dolarów przychodów. Akcje Cadence Design Systems zyskują ponad 5% przed startem sesji. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.